Jest w Polsce taka hodowla, konkretnie w Kędzierzynie Koźlu, która może na forum Polski nie jest znana, ale zapewniam, że można tam znaleźć bardzo dobre gołębie rozpłodowe i hodowla, która no, na pewno się w tej chwili bardzo mocno rozwija. Powiedzmy, jak się nazywają ci Bednarczyk hodowcy. I Synowie. Tak, ta hodowla w rodowodach taką ma nazwę. I no, już sam gołąb jest bardzo ciekawy na aukcję, ponieważ chcę powiedzieć, tak jak na Pipie możemy czasem zobaczyć taką aukcję, że jest gołąb młody i tak zwany stary gołąb gratisowo, tak samo tu będzie taki bis zrobiony. I to jest syn gołębia o numerze DV01769 z 6 roku, 226, gołębia drapy, zakupiony na Pipie, a sprzedawał go, kiedy likwidował swoją hodowlę, jaworscy Michalak z tej hodowli. Takich młodych na ogiera w tym roku Bednarczykowie uhodowali kilkanaście, bo to jest rzeczywiście niezwykła krew i niezwykle dobrze przekazuje ten samczyk. Konkretnie ten młody pochodzi z tego samczyka, który też będzie na aukcji, zaraz go pokażę. Zapewniał mnie pan Bednarczyk, że jest ten gołąb płodny i nie ma żadnego problemu, z którego roku jest ten starszy gołąb? 06 roku. Samiec, tak? Tak jest. Natomiast matką jest oryginalny gołąb z Pipa Elite Center, słynnego New Freddy, z Gladiatora też Geringsa, także młody, naprawdę bardzo ciekawy. I w połączeniu chyba z tym starym. Będzie samczyk, tak jest. Już pokazujemy tego starego drapy, jeżeli tak możemy powiedzieć. Musimy, bo jak ma taką obrączkę, to jest drapy gołąb. Widzimy biała, czyli 2006 rok, rzeczywiście samiec. On bardzo podobny, widzę, ten syn do tego jest. Mimo chyba wieku, naprawdę w ręce prezentuje się bardzo dobrze. A drapy, z jakiej linii się wywodził ten drap? A drapa jest z linii Ronaldo, widzę tutaj, i siódmej samicy Niemiec z 2002 roku, czyli no na pewno nieprzypadkowy gołąb. Myślę, że taki bis też warty polecenia. Tak jest.